Józef Małosek. Mimo postępujących poważnych problemów ze wzrokiem nie daje po sobie poznać, że jest niepełnosprawny. Jest aktywny zawodowo i społecznie. Kieruje jedną z największych organizacji działających w regionie na rzecz niepełnosprawnych. Pamięta z dzieciństwa, jak żyje się mając dobry wzrok, ale też wie, co czuje człowiek, który go traci. Powiem dość rewolucyjnie. Osoby niepełnosprawne nie są pępkiem świata. Czyli nas jest w populacji każdej kraju cywilizowanego około 10%, osób sprawnych 90%. I nie zawsze świat zewnętrzny czy osoby sprawne muszą się dostosować do osób niepełnosprawnych. To my musimy również przyjąć nawyki osób, w naszym przypadku, widzących. Zawsze miałem problemy ze wzrokiem, tylko nie było to zauważalne nawet dla siebie samego. Kiedy, pamiętam, byłem jeszcze w szkole podstawowej, po każdych wakacjach czy feriach letnich o jedną łapkę przesuwałem się, bo no, nie widziałem z tablicy. Okazało się, że mam problemy ze wzrokiem dość poważne. Jest to wada genetyczna, która postępuje, która prowadzi do ślepoty. Ale nie zmieniło to nic w życiu moim. Ja miałem swoje ambicje, rodzice również. Trudności już następowały na studiach. To były czasy, w których nie mówiło się o osobach niepełnosprawnych. Sam musiałem sobie radzić. Kłopoty takie prawdziwe zaczęły się dopiero w pracy zawodowej, kiedy wzrok już poleciał bardzo szybko. Dowiedziałem się o tym, że można skończyć szkołę dla niewidomych. Jako osoba pracująca skończyłem po 20 lat po studiach technikum masażu leczniczego dla osób pracujących. Pracowałem w tym zawodzie od lat 12. Realizuję się na stanowisku dyrektora Polskiego Związku Niewidomych i muszę powiedzieć, że jest to praca z jednej strony najtrudniejsza, bo tu nie ma środków, musimy środki zdobywać. Natomiast praca, która przynosi mi najwięcej satysfakcji, że mogę pomagać innym. I to jest dla mnie najważniejsze. Tak tym bardziej, że są to osoby, które mają problemy ze wzrokiem, jak i ja. My również musimy się pokazać ze strony ambitnej, pracowitej, sumiennej. W przypadku osób niedowidzących, niewidomych cały czas uważa się jeszcze w pewnej grupie ludzi, że są to osoby niewyedukowane, osoby o niskim standardzie ekonomicznym, osoby niekształcące się, osoby bez zawodu, osoby gorsze, osoby wymagające, żądające. Jednak dzisiaj to zupełnie wygląda inaczej, zmienia się. Ja muszę wejść tam, tak? My przede wszystkim nie powinniśmy być, jako osoby niepełnosprawne wzrokowo, sfrustrowani tym, że mamy taką chorobę czy taką wadę. Jeżeli mamy asystenta albo go nie mamy i prosimy, to prosimy, żeby ta osoba szła przed nami i pomogła nam wysiąść z tramwaju, z autobusu, z pociągu, aby szła pół kroku przed nami, żebyśmy wiedzieli, jak ta osoba reaguje, czy wchodzi na schody, czy schodzi z nich. Więc to jest taka ogólna instrukcja. To osoba niepełnosprawna wzrokowo bierze pod rękę osobę sprawną i patrzy na reakcję tej osoby sprawnej. A my bardzo często widzimy również, że chce osoba widząca pomóc, bierze za rękę i ciągnie, nie udzielają żadnej informacji. Nie tędy jest droga. Mówimy do widzenia, pytamy, czy oglądałeś wczoraj film. Tak, świetny był, byłem w kinie. My tak samo się zachowujemy i powinniśmy się tak samo zachowywać i używać tych samych zwrotów, nie inaczej. Wszystko, co jest wokół mnie, widzę jak przez mgłę czy przez taką zamarzniętą szybę. Mimo to poruszam się, reaguję. Przyjmuję to, to trzeba przyjąć, ja myślę, z pokorą, co się ma i pracować. Ja muszę powiedzieć, że dużo pomogła mi moja żona, kiedy ten wzrok bardziej jakby pogarszał się, liczyłem na większą pomoc. Ja tą pomoc mam. Ale żona mi powiedziała, jak pracowałeś dotychczas, tak będziesz pracował dalej. I rzeczywiście jest to świetne. Nie ma lepszej rehabilitacji.
Polsce jest ponad 70 tysięcy niewidomych i słabowidzących, w zachodniopomorskim ponad 3,5 tysiąca. Większość nie używa białej laski, to dla nich ostateczność. Główne problemy tej grupy niepełnosprawnych to niedostosowanie najbliższego otoczenia, czyli na przykład nierówne chodniki, brak oznaczeń w miejscach, gdzie kończy się chodnik, a zaczyna ulica, niedostosowanie sygnalizacji świetlnej. Ważne rady. Nie szarp osoby niewidomej, żeby jej pomóc. Czekaj na instrukcję, jak się zachować. To osoba niewidoma łapie pod rękę swojego przewodnika, a nie odwrotnie. Prowadząc, opisuj, co widzisz.